uchwale Rady Miasta Krakowa w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie badanych komunalnych oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty. Proszę bardzo, proszę podać. Uchwała numer, jak dłużej będzie uchwała. Wpisuję się do Rady Miasta Krakowa uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie badanych komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty. Wnioskuje się o zbiorcze zmian w taryfach opłat za gospodarowanie badanych zmiany jeden z punktów dotyczących paragrafów ustalających stawki opłaty za gospodarowanie badanych to właściwie wypowiedzi na kwotę zamiennika nie jest źle ustalonych w uchwały. Uwzględnienie uchwale dzielnicy opłaty możliwości mieszkańców Krakowa, który będzie nas dotyczyła, odzyskanie części na pasywie za opłaty związane z gospodarowaniem, zmiany w taryfach opłat, które wynikają ze złego oszacowania, działa na niekorzyść portfela mieszkańców całego Krakowa. Nieuczciwie byłoby za błędy Rady Miasta odpowiedzialność ponosi mieszkańców. Odbyło się spotkanie z przedstawicielem NKO, była pani Wasara. Pani Radna Miejska, właśnie pani Magda znaczy powiedziała, że będzie najlepszy. Poza tym, że pani Magda mówiła, to już można było wyczytać w wiadomościach, że takie zmiany nastąpią, jeżeli chodzi o zmiany taryf, a wiąże się to tak naprawdę jakby z błędnym oszacowaniem i potrzebą. No i teraz trochę nieuczciwe by było przynajmniej. To, co ja tak uważam osobiście, że w momencie, kiedy płacąc ryczałt za wodę, będę za pewną część wody musiał zapłacić, której nie użyłem. To w stosunku do śmieci, jakby to się miało i wolałbym, żeby tą nadpłatę uwzględniono. Myślę, że jeżeli jest taka możliwość użycia takiej definicji w trakcie tworzenia uchwały, nie było może jakieś kwoty, żeby złotówkę nie zwracali, nie? Bo to trochę będzie irracjonalnie. Odliczania. A jak się okaże, że na przykład zostanie to jeszcze o 50%, tak jak było dotychczas, to wtedy okaże się, że z 70 zł stanie się na przykład 10 zł za całą pełną godzinę i ta nadpłata się tutaj. A więc za te 4 zł przynajmniej ja uważam, że powinno się. Za jakieś tam błędy, gdzieś tam w wyniku w trakcie. Ale to było, czy to możliwe było to doszacowanie właściwie? Gdzieś to ich przetarg na wolnym rynku. Trudno po prostu oszacować, jaki będzie wynik przetargu. Znaczy, właśnie to nie jest jeszcze tak, że był przetarg. Natomiast to uchwaliło wstępne stawki, które NKO mogło sobie wykorzystać, tak, do przetargu. Że nie wykorzystało. Nie. No dobra, nie będzie, ale jeśli takie pytanie się nazywa, no nie oczywiście, nie wiem tego, może ktoś wie. Wybrała ta firma, ta konsorcjum i to jest umowa podpisana i ile lat to będzie obowiązywało? Czy to jest rok, czy na dwa, czy na zawsze, jak to wygląda? Wydała konsorcjum, ale nie została ta umowa jeszcze na kilku tygodniach. No nie, ale na naszym już jest. No na naszym no. Na ile to jest umowa? Trzeba było zobaczyć to. Specyfikacji nie to ciekawe jest, jak to moje, nie? Znowu za rok może być trzeba nowa zrobić. Nie wiem. Nie wiem. Wiadomo, czy nie za 4 miesiące. Co? Na pewno za 4 miesiące będzie. Który pewnie taka zajdzie będzie. Żeby co? Żeby jeszcze raz przetargu. Tak? No tak, no jak zaskarżyła firma, okaże się, że Rada Miasta zmieni stawki. No, może się zdarzyć, że będziemy przejściowo tak robić. Dobrze, czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za?